radni też muszą przestrzegać prawa. 1 czerwca złożyliśmy petycję do Rady Miasta Lublin. Zgodnie z ustawą o petycjach radni mieli 3 miesiące na rozpatrzenie tej petycji lub jeśli wystąpią jakieś przyczyny niezależne od nich, mogą ten czas wydłużyć. Te 3 miesiące minęły 1 września i przez ten czas Rada Lublin nie rozpatrzyła naszej petycji, nie zajęła jej stanowiska, w ogóle nad nią nie debatowała. W związku z tym złożyliśmy wniosek o zmniejszenie, o potrącenie części diet wszystkim radnym Rady Miasta Lublin. Skoro radni nie sprawowali swojej funkcji w tym zakresie, nie wykonali swojej pracy, przez te 3 miesiące nie mieli czasu na rozpatrzenie petycji, w takim razie uznajemy, że pełna dieta im się nie należy, należy ją obciąć. W związku z tym, że tutaj została sprawa zawalona, petycja nie została w tym czasie rozpatrzona. Faktycznie wczoraj otrzymaliśmy pismo z Rady Miasta Lublin z informacją, że petycja zostanie rozpatrzona do 19 października, czyli na kolejnej sesji Rady Miasta. To już i będzie 4,5 miesiąca od dnia złożenia petycji. Jak radni uzasadniają tą zwłokę? Twierdzą, że jest prowadzone postępowanie wyjaśniające. Co to znaczy? Wydaje mi się, że nie jest to przyczyna niezależna od samych radnych. Przewodniczący Rady zwrócił się też do prezydenta o opinię w sprawie naszej petycji i prezydent miasta przedstawił tę opinię radnym 29 czerwca. Jednak ani w lipcu, ani w sierpniu radni nie znaleźli czasu, aby zająć się naszą petycją. Skoro tak, uważamy, że nie wykonali swojej pracy, więc pełna dieta im się nie należy. Stąd wniosek do przewodniczącego Rady Miasta o obcięcie części diet za miesiąc sierpień.